Kryptospekulacja, witam na Kryptobilans, czyli informacje techniczne z Zydany Glasnost. Zapraszam także na social media X, a także playlistę YouTube, nie tylko Kryptobilans, poszczególne wskaźniki, indykatory, dzień nowe do odkrywania, ale także podsumowanie tygodnia, kolejno miesiąca, grupa Telegram, Kryptospekulacja, czat, m.in. Krypto Flash, codzienna dawka informacji z kryptowalut połączona z rynkami tradycyjnymi, ponadto grupa Kryptospekulacja podgrupy i tutaj jest temat Glasnost poświęcony właśnie tym codziennym informacjom z danych technicznych. Dziś bardzo prosty indykator, czyli Bitcoin, zrealizowany zysk czy też strata netto. Chodzi o zysk, stratę właśnie w netto wszystkich Bitcoinów i jest zdefiniowana jako różnica między zrealizowanym zyskiem a zrealizowaną stratą. Ogólnie tutaj będziemy mieli cztery wykresy. Ten pierwszy, jak mówię, jest bardzo prosty, czyli aktualna cena Bitcoina, oraz tutaj mamy w pomarańczowej linii wartość w bilionach, czyli miliardach dolarów, a ten poziomy wskaźnik od zera porusza się albo w górę, albo w dół. Dla weteranów rzecz jasna prosta matematyka, czyli poprzednie wzrosty, realizacja zysków oraz okres spadków, także realizacja strat, czyli jak to mówią, kupuj na dole, sprzedawaj u góry, mądre ruchy zielonych wykresów, no albo kupuj na górce, sprzedawaj na dołku. W drugą stronę to tak na chłopski rozum. To co rzuca się naszym oczom to oczywiście ostatni cykl, realizacja w szczytach, a także realizacja strat, jak widzieliśmy po tym pierwszym jeździe i kolejno tym double top. Co ciekawe, tutaj w tym obecnym sentymencie realizacja zysków nastała. Mieliśmy minimalne realizacja strat, czyli jeszcze ktoś kupował na górce i sprzedawał na dołkach, tych lokalnych oczywiście, i nie ma takiego odpływu de facto jeszcze bynajmniej. Może jak to ujmę, ucieczce przed swoim kapitałem z Bitcoina. Ciekawe, że nawet w tym pierwszym trendzie, tak, tutaj gdzie wychodziliśmy, była realizacja strat. Zobaczmy, dość większy wolumen, bo tutaj ponad 6 miliardów dolarów, a ten pik ostatni wynosił realizacja zysków 9,5 ponad miliarda dolarów. Jest to duży wolumen realizacji, bo nawet w tym ostatnim cyklu taki nie osiągnął, to był, widzieliśmy, niecałe 6 miliardów dolarów. Na pewno na ten indykator będziemy zwracać uwagę, interwał dniowy, ponadto drugi odnoszący się tak samo, jednak tu w interwale 14-dniowym moving average. Idąc dalej, kolejny, trzeci wykres, bardzo prosty, odnoszący się do tego pierwszego, czyli po prostu realizacja zysków, wzięty profit w dolarach. Tutaj możemy przyjąć jakby ten zielony wykres po prostu narzucony w dolarach, więc też możemy zobaczyć na chwilę obecną, jak realizacja zysków tak nastała. I mimo, dodam oczywiście z mojej strony, że nawet ta ostatnia realizacja zysków nie wzbudziła aż takiego zjazdu, który mógłby się udawać, bo wolumen, jak widzieliśmy na tle historycznym, był bardzo wysoki. No i bierzmy pod uwagę oczywiście wiele sentymentów w rynku, nie tylko krypto, rynek tradycyjny, Bitcoin ETF i tym podobne. Oczywiście wszystkie moje tutaj słowa nie są poradą inwestycyjną, a po prostu dodatkiem do inwestycji. Ostatni, czwarty, czyli odnośnik do realizacji strat, czyli ten czerwony przepływ kapitału jest przemieszczony tutaj w wartościach dolarów podobnie. W tym ostatnim czasie realizacja strat była bardzo niska. Z drugiej strony, no po czym tutaj realizować straty, jeżeli ktoś kupował w tym okresie, rzecz jasna, niższym. To jak możemy zobaczyć, ta realizacja strat nawet była w tym piku wynoszącym, mieliśmy tutaj 30 marca poprzedniego roku, w 6 miliardach dolarów. Jeżeli macie swoje pytania, sugestie, co warto dodać do tego wykresu, indykatorów, czy też jaki kolejny przedstawić, no to zapraszam na grupę Telegram do dzielenia się informacjami. Jest to bardzo prosty wykres, wskaźnik. Na dziś to tyle. Jutro podsumowanie tygodnia i w poniedziałek nowy indykator. Kryptospekulacja. Dziękuję.